Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ale łatwe asy, czyli ała. Dzisiejszy odcinek to E4 należąca do Marnisza. No i moi drodzy, jak zwykle pytanie, ile byście obstawiali, że potrzeba jest zrobić damage'u, fragu, w ogóle jaką bitwę trzeba zrobić, żeby na tak potężnym czołgu jak T110 E4 zrobić asa pancernego. Jestem ciekaw waszych typów, możecie sobie gdzieś tam zanotować na przykład na kartce i przekonać się po bitwie, ile ewentualnie obstawiliście. Znaczy ile obstawiliście, a ile faktycznie tego wyszło. T110 E4 bardzo fajny, przynajmniej tak z tego co patrzę, Tedek, ponieważ ma taką półwieżę, bo wieża jego obraca się nie dookoła o 360 stopni, ale dwa razy po 90, czyli mamy od lewej do prawej, tak dotąd i dotąd mamy wieżę. Bardzo mocne działo Alfa 750, przekonał się o tym na początek, lightweight, bardzo mocny strzał ze zgęszeniem, potwornie mocne trafienie i eleganckie dobicie w wykonaniu 2.6. Także bitwa zaczyna się nieźle, tu nie będzie, z tego co pamiętam, te bitwy nie będzie takich wielu jakichś bardzo złych strzałów, ale po prostu damage będzie bardzo ciekawy. Minusem E4 jest właśnie to, że jak na przykład przejeżdża, to nie może odwrócić działa, żeby ewentualnie czołg, który gdzieś tam ją z tyłu atakuje, trafić, tylko musi zatrzymać, zacząć się obracać całym kadłubem. To jest jej duży minus, ale na pewno lepiej niż E3, która kompletnie nie ma wieży i musimy kręcić się całym kadłubem praktycznie cały czas, ale za to mamy przynajmniej lepszy pancerz, praktycznie nieprzebijalny, jeśli chodzi o nadbudówkę, i dolna płyta też potrafi część pestek odbić. No i dobra, co robić dalej? Co robić dalej? Mamy tego AMX-a 1390 w takim miejscu. A, od razu jeszcze powiem, że to jest patch 9.17.1, więc artyleria jest po staremu, nie ma lightów 10 tieru, jak widzicie. Wszystko jest normalnie. Jak Tiger wyjeżdża bokiem... Strzał w bok jak Tigera z E4, która ma penetrację na apeku wynoszącą 295, robimy w dziesiątkę, ponieważ nie wiem na co nam to zeszło, ale Leopard, no Leopard już musi dostać, korekta działa, Leopard i kalafior. Po trzech strzałach mamy wciąż tyle samo damage'u co po jednym i niestety, ale Leoparda przepuściliśmy, on tam może trochę postrzelać więcej. Leopard pojechał sobie do przodu, teraz ucieka do tyłu, no to co, no to może w takiego na przykład AMX-a, albo w Leoparda, albo... Ach! Dobry to był strzał za 84. Fajnie, że udało nam się pestkę wartą 750 oddać w czołg, który miał 84 HP, czyli tyle co mniej więcej robi chyba trzeci tier. Ferdek po lewej, czołgi po prawej stronie, Ferde chyba wyjedzie. Tak jest, no w końcu. Bardzo ładne przyłożenie, eleganckie trafienie, ale Kranwagen się dostał pod lufę Ferdka. On jest dość teraz mocno zajechany. Z prawej 1390 i 30B, z lewej Ferdek. I wybucha obieg 268, bo strzał Death Panzera, Kraken kończy Ferdka. My podjeżdżamy sobie bliżej, żeby ewentualnie coś dobić. 6 do 4 się zrobiło, po naszej prawej stronie ucieka AMX. No ten strzał bardzo taki... Można powiedzieć na zaufanie, że gdzieś tam ta pestka może wpadnie w czołg. Podjeżdża chyba nam na twarz grill, albo nie, teraz próbuje objechać, więc musimy się szybko, szybko obracać. Ten grill coś będzie robić? Nie, chyba jednak nie. Mierzy, 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 a za plecami naszymi AMX i zobaczcie, właśnie to jest taka sytuacja, że nie możemy obrócić działa. Strzał, kolejny raz nie trafiamy. Kolejny strzał zmarnowany, niestety, ale no bitwa się powoli kończy, jest 6 do 5, a my wciąż pozostajemy z dwoma takimi dobrymi trafieniami i jednym fragiem. Przejechał przed nami ten TV-pek, dobicie AMX 1390. Czeka, 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 patrzy gdzie on się tam pojawi, jest widać fragment czołgu i strzał gdzieś w powietrze. Kolejna zmarnowana niestety pestka, no to może w takim razie w tego grilla by było warto. Aj, jest ten grill, podjeżdża, próbuje nas przebić, przebija nas oczywiście i my go dobijamy za 120. Więc jak widzimy, po oddaniu, nawet nie wiem ile strzałów, nie chcę mi się liczyć, ale 4 były celne, mamy damage'u niecałe 1700, dwa fragi, no i bitwa niestety, ale jest powoli na wykończeniu. Myślę, że Marnisz tutaj już naprawdę mógł być bardzo, bardzo zły, no to może chociaż artyleria na pocieszenie, nie budynek. Marnisz naprawdę mógł być bardzo, bardzo zły na sytuację, że już tyle pestek, naprawdę już nawet nie chcę się liczyć, ale liczę, że tak raczej wydaje mi, o jak pancer, no to może Amora chociaż, no w bok jak pancera, no i w końcu coś weszło.
jakby tak policzyć te pestki, tak nawet orientacyjnie, to z 5, myślę, mogło polecieć bez sensu. A jakby tak przemnożyć 5 pestek przez 750, no to nam wychodzi wartość 3950, jeśli dobrze idzie, 3000... O, ładne. 3500 i 250... 3750, jeśli liczę dobrze. Więc chyba no warto byłoby te pestki oddawać lepiej. Ale jak pancer na 2 strzały wzięty, jego 1400 hapsów, 12 do 12, 3082 damage'u i 3 fragi. Zaprasza nas LPP do Plutonu, żeby można było zrobić medal. Został jeszcze IS-7, Maus i 261, która nam uciekła spod noża. IS-7 próbuje kapować. U nas zostaje Kranwagen, 140, no i oczywiście Marnisz, który teraz bierze się do roboty, żeby tego asa jednak wbić. Najwyższa pora. Dwaj na kapie, na szczęście mamy czas, żeby to kapa podjechać. Na kapie jest, jest artyleria, nie trafia. My ją trafiamy za 93. Kolejny bardzo wartościowy damage. Dobry strzał, warto było oddać taką mocną pestkę w artę, która miała 93 hapsy. Więc już 4 fragi i 3175 punktów uszkodzeń. Maus i IS-7 stoją po drugiej stronie tej alejki. Skupienie do końca, strzał w dolną płytę, eleganckie dobicie. Bardzo ładnie, 3912, 5 fragów. No i próbujemy jeszcze jakoś tę bitwę wyciągnąć. Można na przykład ISA-7 pacnąć już na goldzie. I skupienie do końca, strzał w dolną płytę, pięknie dobicie. Moi drodzy, 4496 punktów uszkodzeń i przechodzimy do podsumowania, przekonać się, że był to as pancerny. W tej bitwie niestety nie było żadnych strzałów na blindzie, więc wszystko co widzieliście, to było wszystko co faktycznie w tej bitwie wpadło. No i co my tutaj mamy? Jest as pancerny, nawet w tytule mamy LOL. Marnisz sam się zdziwił na pewno mocno, że taka bitwa dała w konsekwencji MK. Oczywiście głównym powodem, dla którego MK wpadła, jest specjalista. On podbił nam trochę exp, 6 fragów, no ale umówmy się, 4496 punktów uszkodzeń to nie jest coś, co raczej powinno dawać regularnie MK na czwórce, ale specjalista ten exp podbił. W sumie dostaliśmy 1167 jako... W sumie skończyliśmy jako drugi czołg na mapie z podrzędem expa oraz damage'u. Pierwszy był Kranwagen, który tego expa dostał o 31 więcej niż my. Można było jeszcze pluton dynamiczny zrobić, wtedy byśmy mieli faktycznie jeden medal więcej, bo byłby to braterstwo broni. Podsumowanie, 15 strzałów, 10 trafień, 9 przebić, czyli tych pestek, chyba się nie pomyliłem, 5 zmarnowanych. Szkoda, bardzo szkoda. Z dystansu 300 plus wyszło nam jedno trafienie za 6,79. Nikt się specjalnie z nami jakoś tutaj nie bawił, tylko jeden strzał w nas oddał grill. Ktoś po drodze się od nas odbił i to w sumie tyle. 9 wrogów uszkodzonych, też jest bardzo ciekawe, że w sumie na tyle strzałów nietrafionych, zobaczcie, jak w kogoś Marnisz trafił, to przynajmniej go uszkadzał. No trudno się dziwić, bo E4 raczej jak trafi, to raczej uszkodzi. Ale no 15 strzałów, 9 trafień z przebiciem w czołg i to przy okazji było wszystko, co nam się udało zrobić, jeśli chodzi o uszkodzenia czołgów. 6 zniszczonych, asysta 850, obrona bazy 2, no i zarobek, niestety go brak, bo nutto. Brutto wyszło 35 tysięcy, a netto minus 8768. Eks, tak jak mówiłem, 1167, ale że była to pierwsza bitwa danego dnia, no to z bezpremki nam wyszło 2334. No i w sumie taka trochę ała bitwa. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie proszę o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia. Cześć. Do następnego. Cześć.